Hej, hej, to NBA, Darek Szpakowski i Włodek Szaranowicz. Witajcie, tar, ale nie ten kanał. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj krucjata cienia i czystka nucery i słowo będzie historia o, o niosących słowo, o lorgarze. Tak więc, nie przedłużając, posłuchajcie, co mam dzisiaj do powiedzenia. W czasie pierwszych dni herezji Horusa, Lorgar nakazał swoim dwóm najbardziej zaufanym doradcom, czyli wiadomo, Rebusowi, jak ja go nienawidzę, prawda? Pierwszy kapitan Rebus, i mrocznemu apostołowi Korferonowi, wyzwolenie swojego gniewu przeciwko królestwu Ultramaru. Miała to być zemsta za upokorzenie, które XVII Legion musiał znieść, niestety, na kolanach przed imperatorem i robotem Guillimanem na kur, niosący słowo Zamierzali odnieść monumentalne zwycięstwo na kalt. Bitwę o kalt już kiedyś czytałem, ale tu może trochę będzie inaczej. E, dzisiaj będzie troszkę inaczej opowiadania. E, I trzeba im właściwie oddać, e, że główny plan się powiódł. Ultramarins ponieśli na kalt wielkie straty i nie byli e, już istotną e, przeszkodą w planach mistrza wojny e, Horusa. Rebus. Zdołał dokończyć swój bluźnierczy rytuał na powierzchni Kalt i wezwał do rzeczywistości mm, czarnoksięski, rujnujący sztorm, tak wielką burzę osnowy, bardziej niszczycielską niż cokolwiek, co ludzkość przemierzająca gwiazdy przeżyła od dni epoki zamętu. Synchroniczne, synchronicznie z atakiem niosących słowa na Kalt, Lorgar. I bardziej odpowiedzialni, niosący słowo pod jego dowództwem. <grymme> tak ładnie napisałem: Bardziej odpowiedzialni. E, wytoczyli drugi atak, połączony z siłami jego brata Angrona i legionem pożaraczy światów. Ich kampania, nazwana Krucjatą Cienia, była wymierzona w resztę królestwa Ultramaru. Armia zdrajców miała za zadanie spustoszyć 500 światów Ultramaru. Ich siły zdołały spalić. 26 światów bez większego oporu ze strony lojalistów. Sukces sił Lorgara i Angrona miał przypieczętować sukces tej rujnującej burzy, która, która ostatecznie miała rozdzielić galaktykę na dwie części i odizolować wielkie połacie imperialnej przestrzeni na całe stulecia. Sam Ultramar został odcięty od reszty Imperium. Ta pierwotna burza osnowy. Te moce pierwotne blokowały wszelkie próby wsparcia Imperium ze strony Ultramaru w czasie, kiedy Horus kierował się na Terre celem obalenia Imperatora Ludzkości. Żadna siła z wewnętrznej części Imperium nie mogła przebić się również do Ultramaru i na odwrót. I zupełnie, zupełnie Ultramar był odcięty. Nawet astropatyczne przekazy i szepty w ogóle nie były w stanie przejść przez, przez gęstą falę tej energii osnowy. W czasie tej kampanii zniszczenia Lorgar zdał sobie sprawę, że w czasie prowadzenia krucjaty cienia temperament angrona, wiadomo, ogromny, i jego stabilność psychiczna, czyli żadna, równomiernie się pogarszały. Jego cybernetyczne implanty, jak wiemy, te gwoździe, zwane właśnie jako gwoździe, znane jako gwoździe rzeźnika, zabijały go szybciej niż Lorgar pierwotnie sobie wyobrażał i jeszcze szybciej niż. Ktokolwiek inny był w stanie w ogóle zauważyć. Szybkość degeneracji angrona zwiększyła się niepomiernie w zaledwie kilka miesięcy od bitwy pod Kalt. Jego implanty nigdy nie były dobrze przystosowane do prymarszego umysłu. Ciało angrona ze wszystkich sił starało się leczyć zadawane mu przez gwoździe rzeźnika szkody. Jednak te coraz mocniej wbijały się w jego mózg, obejmując nad nim kontrolę. Żeby ratować Angrona, Lorgar przekonał władcę Pożeraczy Światów do powrotu na jego ojczysty świat, nucerie, Nadzorcy Igrzysk Gladiatorskich na tamtym świecie, którzy umieścili te, te urządzenia, to urządzenie w czaszce Angrona, mogli wiedzieć coś więcej o funkcjonowaniu tych implantów niż zdradziecki Legion Pożeraczy Światów. I więcej niż mroczne mechanikum. I prymarchowie chcieli dowiedzieć się wszystkiego o tej technologii implantów e, korowych, po czym zamierzali e, palić ten obrzydliwy świat, aż do momentu, w którym jego powierzchnia nie stanie się całkowicie pokryta szkłem. Angron ostatecznie osiągnął zemstę, którą od wielu lat skrywał w tajemnicy przed wszystkimi. To, czy Angron go nienawidził i czy mu nie ufał właściwie dla Rorgara, nie miało znaczenia. Za wszelką cenę chciał podarować swojemu bratu nieśmiertelność, na którą zasłużył w obliczu mrocznych bogów, niezależnie od tego, czy, czy sam jej chciał, czy nie. Flota, e, re, z drugiej strony, flota redyp, re, retrybucji Gulimana, która śledziła resztę sił niosących słowo po bitwie o Kalt, ostatecznie dogoniła zabójców, zdra, nie, nie, zabójców, zdrajców. Na Nuserii, gdzie pożeracze światów byli zajęci oczyszczaniem planety ze wszystkiego, co na niej żyje, w zemście za to, co Nuserianie uczynili Angronowi stulecie wcześniej, okręt wojenny 8.13 Legionu, czyli okręt wojenny Ultramarins, odwaga ponad wszystko, to jest był tymczasowy okręt flagowy Guillimana, wyszedł z Osnowy na skraju układu na czele flottyli złożonej z 41 statków. Armada Ultramarines wyglądała na uszczuploną troszeczkę, a jej okręty na uszkodzone. Ultramarines ustawili swoją armadę w formacji oddzielnych flot i nie była to zorganizowana flota mająca przechwycić okręty wroga, a najzwyczajniejsza w świecie siła, po prostu mająca wyrządzić wrogom jak najwięcej szkód. Siły Ultramarines miały być lancą taką, wyrzuconą prosto w serce przeciwnika, tak ładnie zobrazowane, Gwilyman zrobił co mógł, by jak najlepiej wykorzystać ograniczone zasoby, które miał, krążowniki i okręty bitewne XIII Legionu ruszyły na wroga, ustawiając się w taki sposób, by być w stanie oddać niszczące salwy z burt, jednocześnie dając niosącym słowo i pożeraczom światów zbyt wielkie cele, by mogli je zignorować, podczas gdy reszta floty Gwilymana wykorzystała Dobrze wymierzone działa Lanc z bezpiecznej odległości. Następnie armada podzieliła swój potencjał ofensywny, czyniąc wszystko, co było w ich mocy, w mocy dowódców, by zniszczyć okręt flagowy Lorgara Fidelitas Lex, i, żeby zdobyć okręt flagowy Pożaraczy Światów, czyli Zdobywcę. Okręty Ultramarin zwalczyły jednak nie tylko w przestrzeni kosmicznej. Guliman nakazał także dołączyć jego maryńs do walki na powierzchni samej Nuserii. Tam jednak miało dojść do bardzo osobistego starcia. Ultramarins przybyli do tego układu dla zemsty na Lorgarze i jego niosących słowo, a w innej części Ultramaru, ich siły już ścigały korferona w pobliżu Melstromu, dokładnie w tym samym celu. Kilka okrętów Ultramarins podjęło próbę przedarcia się na nucerię, wysyłając w kierunku planety kapsuły desantowe szwadrony myśliwców i, i pojazdy, wymuszając na wrogu przyjęcie ich desantu wszystkimi dostępnymi środkami. Następnie flota Guillimana raz jeszcze zwróciła w kierunku wroga całą swoją siłę i zaatakowała niczym, niczym taki rój insektów. Nieustępliwa dowódczyni zdobywcy Lotara Saarin odmówiła cofnięcia się do defensywy i zniszczyła pokaźną liczbę okrętów ultramarins, które z każdej strony starały się zbliżyć do atmosfery planety. Choć okręt pożaraczy światów y, zamienił wiele mniejszych y, okrętów w płonące wraki, to Ultramarines ostatecznie przedarli się przez jej nieustępliwą ścianę ognia i zdołali wyładować swoje oddziały na powierzchni nuserii. W tym samym czasie Fidelitas Lex był już po prostu ruiną. Kadłub okrętu był podziurawiony w wielu miejscach, jego tarcze energetyczne to było tylko już właściwie wspomnienie. Katedry i pnące się w tych spiralach fortece statku na, na jego rufie przestały w ogóle istnieć w obliczu niszczącego szału ultramarins. Armada XIII Legionu zaatakowała statki wroga w niszczących najazdach i przedłużające się wymianie ognia zbór, to ostrzeliwując większy okręt wojenny i akceptując własne straty za cenę wykrwawienia się tego flagowca, każdy kolejny atak sprawiał, że Fidelitas Lex był odrobinę słabszy, za każdym razem coraz mniej jego działo, dział odpowiadało ognień, ogniem, a jego kadłub był coraz mniej odporny na kolejne niszczące salwy, więc z jednej strony e, statki okręty e, Ultramarins były e, też niszczone, ale z drugiej coraz bardziej e, był osłabiany Fidelitas Lex, i ale mimo to wszystko, mimo to ciągle flagowiec walczył dalej. Otoczony Mniejszymi statkami, Fidelitas odpowiedział pozostającymi mu makrodziałami, rozświetlając tym samym wnętrze własnego, płonącego kadłuba. Guliman dowodził bitwą z pokładu odwagi ponad wszystko, tak jak się nazywał ten okręt, i zdecydował, że Lex ma paść pierwszy, zniszczony właśnie przez tysiąc cięć, tysiąc strzałów, po prostu ma być zmie zmieciony z planszy. Bitwy, a zdobywca, yy, czyli statek, statek pożaraczy, ma zostać yy, zdobyty w abordażu. Fajnie, yy, zdobywca ma zostać zdobyty yy, w abordażu i po prostu zniszczony ma zostać od wewnątrz. W czasie całej bitwy na nuceriańskiej orbicie zdobywca nie był w stanie wspomóc swojego siostrzanego okrętu w obronie, oba statki flagowe zdrajców walczyły w odosobnieniu i brakowało im po prostu wsparcia, oba nieustannie cierpiały. Przez niekończące się ataki wściekłej armady XIII Legionu Ultramarines, kapsuły ratunkowe, u boku cięższych pojazdów i e, lądowników, mechanikum, kapsuły ratunkowe e, Fidelitas Lex wystrzeliły z burt i, i, i podbrzusza, więc ludzka załoga okrętu w tym czasie dołączyła do walki na powierzchni Nuserii, u boku swoich marines, i w ostatnich, właśnie minutach istnienia tego okrętu, Mimo to flagowiec walczył, walczył nadal, prąd przed siebie, skręcając, taranując kolejne, walki, kolejne statki, robiąc kolejne uniki, taranując i tak dalej, krążowniki ultramarinskie, które znalazły się zbyt blisko okrętu, same zaczęły płonąć, doświadczając uszkodzeń nie mniejszych niż okręt, który starały się zniszczyć. Bitwa w próżni kosmicznej była taką formą nieczystej walki między okrętami wojennymi, statki w niej walczące. Były teraz o wiele zbyt blisko siebie, żeby starannie te wszystkie kalkulacje wymierzonego ognia z baterii dział, e, miały w ogóle tu w czymś pomóc. Zamiast tego walka była w tej bitwie po prostu kwestią bezpośredniego starcia i sprawą taką bardzo osobistą. Barka bitewna Ultramarines Armsman e, starła się ze zdobywcą od dzioba okrętu i wypaliła w jego stronę torpedy abordażujące i pojazdy szturmowe. Podczas gdy załoga flagowca była zajęta odpieraniem abordażujących go marins, mniejsza liczba okrętów XIII Legionu przemknęła przez obronę statku i wyrzuciła z siebie kapsuły desantowe, działka pokładowe i inne maszyny przeznaczone do przewozu oddziałów. Pierwsze kapsuły zaczęły rozbijać e, domy i, i budynki na powierzchni Nusery, Zapieczętowane włazy otworzyły się i pierwsi ultramarins wyszli z wewnątrz, wiadomo, z wzniesionymi bolterami. Poruszając się z idealną i dobrze wyćwiczoną dyscypliną, jak to Ultramarins i o.i.o., pożeracze światów już jednak na nich czekali. Ci, którzy nie stracili jeszcze swojego człowieczeństwa, przez gwoździe rzeźnika od razu zauważyli, że ci Ultramarins nie byli już tymi samymi dziewiczymi, kobalto niebieskimi wojownikami, z którymi starli się na armaturze, Ci legioniści XIII legionu nosili podniszczone pancerze wspomagane o wielu szramach. I czarnych odsadzy płytach stanowiących pamiątkę po tamtej okrutnej bitwie, która mogła rozegrać się tygodnie, właściwie miesiące wcześniej. Byli to jednak zatwardziali weterani okrucieństwa na Kalt, paliła ich zimna rządza zimna zemsty, a ich jedyną intencją było zniszczenie legionu niosących słowo. W trakcie pokonywania wyznaczonych im szlaków, ultramarińskie Ustanawiali kolejne punkty obrony, oczyszczając kolejne miejsca dla, dla przybywających posiłków, żeby było miejsca na te, na te przybywające posiłki. Na każdą pozycję, którą zdobywały ich siły, inna pozycja była tracona na rzecz wściekłych toporków, pożeraczy światów, albo śpiewających, niosących słowo i ich niepowstrzymanemu postępowi. XII legion stał, starł się z XII w swoich takich hordach rozjuszonych, objaśniając, dlaczego siły Imperium bały się walki u ich boku od całych dekad, ponieważ byli niekontrolowani, niezwiązani rozkazami po prostu wyzwoleni z okowów dyscypliny. Ci rzeźnicy XII Legionu wyrąbywali sobie drogę w stronę umocnionych przyczółków Ultramarins. Wojownicy Angrona stali się mm, niewolnikami radości stoczonej walki przez same gwoździe rzeźnika, które do tego momentu musiały stać się nierozróżnialne od mózgów tych Marines. Siedemnasty Legion zaś starł się z siłami pokrewnego Legionu na ogień odpowiadając mu zajadłością i nienawiścią. Ultramarines jednak nie odpuszczali. Byli głodni zemsty w starciu ze zdrajcami, którzy obrócili Kalt w ruinę i uszkodzili gwiazdę całego układu, Oddziały niosących słowo maszerowały, wyśpiewując mroczne hymny i cytując kazania z księgi Lorgara, wznosząc nad głowami swoich y, wojowników y, ikony bluźnierczego metalu obwieszonego zwłokami i wyblakłymi kośćmi. W trakcie walk, płonący kadłub, Fidelitas Lex, przeciął chmury atmosfery planety i opadał w kierunku jej wschodniej części. Spadając dość powoli jak na obiekt o, o tak wielkich rozmiarach, waga wielkich silników plazmowych okrętu sprawiła, że okręt był ustawiony rufą w dół, trafiając prosto w nuseriański ocean, daleko od jakichkolwiek brzegów. W tym samym czasie pośród zgiełku wojny, e, prymarcha, właściwie półbóg, odziany w złoto niebieski pancerz, ostatecznie odnalazł obiekt swoich obsesji, czyli Guilliman starł się z Lorgarem, mówiąc krótko, mając nad nim przewagę dwóch broni, ale Crozius Lorgara e, oferował mu dużo większy zasięg, którego brakło Guillimanowi. gdy Prymarchowie stanęli oko w oko, nie doszło między nimi do jakichś takich, wiecie, przemów melodramatycznych, takich a, a Szekspira i tak dalej, o zemście, o, o pełnej furii wymianie ciosu, wiecie, a zabiję cię teraz i uderzył mieczem. Nie, Prymarchowie po prostu rzucili się na siebie ale wymienili tylko jeden, jedyny cios. Rękawica mocy uderzyła w tym samym czasie, co Krozius Lorgara. Po tym ciosie Prymarchowie zostali odepchnięci przez falę energii. Ich wojownicy zabijali się wokół, wokół nich, ale żaden Prymarcha nie zwracał yy, w tej chwili uwagi na, na swoich synów. Lorgar rozświetlił Krozius jasnym światłem błyskawicy, potrząsając, potrząsając yy, głową w powolnym zaprzeczeniu. Prymarchowie walczyli bez pomocy swoich wojowników, a ich pełne boskich ruchów, ciosy były niemożliwe do wychwycenia przez kosmicznych z wokół nich, tak szybko toczyła się ta walka. Nikt nigdy nie wyobrażał sobie, że bohaterowie tej nowej ery kiedyś będą ze sobą walczyli, właściwie nikomu to nie przyszło do głowy przed herezją Horusa. Nikt też nie był w stanie przewidzieć powstania źródła nienawiści między nimi. Williman starł się z Lorgarem, mając w pamięci to, co jego legion uczynił w 500 światach Ultramaru. W swoim prawym gniewie, prymarcha Ultramarins uderzył Lorgara jedną ze swoich pięści, niszcząc mostek pancerza prymarchy niosących słowo. Lorgar e, odparł Willimana wyprojektowaną tarczą telekinezy. Był słaby, chwiał się na nogach, wciąż jednak miał dość siły, by na chwilę oszołomić swojego brata bo jak wiemy, no, Lorgar nie był super-turbo-wojownikiem, ale no, też miał swoje, swoje ten, do pokazania. Właśnie w następnej chwili jego Crozius rozświetlił się takim swoim polem siłowym i pomknął w kierunku skroni Guillimana z prędkością e, e, kuli. Jakiej kuli? Może armatniej, Dobra, niech będzie. Prymarchowie walczyli ze sobą pod szarym niebem, obficie cały czas, krw obficie krwawiąc, Różniło ich to, że jeden z nich miał połowę twarzy pokrytej krwią wypływającą z uszkodzonej czaszki. No, który z nich, jak myślicie? Dobra, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, e, bo rozciągnęła się ta historia, będzie trwała w dalszym ciągu. W tym momencie, e, tak, właśnie, tak, idea, właśnie taka mnie naszła, żeby tak po szekspirowsku przerwać, tutaj w takim suspe taki suspens zrobić. Dobra, pierwsze głupoty. Słuchajcie, dalsza część będzie w następnych odcinkach. Ciekawie się to przedstawia. Mam nadzieję, że wrócicie do tej historii, żeby posłuchać. Ja Wam dzisiaj, za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze wspomnę, tak, u, u, ruszyły reklamy na, na YouTubie. Są reklamy na blogu i jest wsparcie patrona, czyli wszystko wróciło do, do starej normy. Tak więc, jeśli chcecie. Linki są poniżej do Patronite, reklamy się wyświetlają, na blogu również są, tak więc jeśli chcecie, możecie pomóc w tej inicjatywie. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!